Halo, halo, dzień dobry, witam w pierwszym odcinku na... Gdzie? Farming 22. A dzisiaj jest nietypowy gość ze mną. Bo nie Michael, nie artysta, nie Zbysiu, tylko polski dzban tak zwany. Albo Kuba, jak to woli. Jeszcze tego trzeba złoma sprzedać. Gdzie to jest? Sprzedaj. Sprzedaj. Dobra, 313 tysięcy na koncie i kupujemy klasa 205 koni. Nie wiem, czy tutaj... Ja kupuję. Dobra. Tylko daję rejestrację jakąś swoją. No. Ja jadę... To tak jak mówiliśmy, te dwie Rudolfy. Przyczepy. Tak. Przyczepy... Skręt na oś oczywiście, bo tandem to ja nie chcę tandemu. Jedna, druga, dobra, są dwie przyczepy, są. Jeszcze siewnik trzeba kupić. Najlepiej pod tego. Pod Masajanie. Ileż ty koni wymagasz, kolego? 220, będziemy wiedzieć. Właśnie nie wiem, czy kupić tego kuna? 4-metrowego? Też nie wiem. Czy lepiej kupić tego Amazona 3-metrowego, a później się kupi kiedyś tego większego? Czekaj, zaraz ci powiem. Spacer. Czekaj, bo zaraz kupię tego Arena. Z turem czy bez? Teraz pytanie. Czy z turem? Nie, no na razie bez, najwyżej się dołoży. A, kupuję? No, czekaj, zaraz ci powiem. Czekaj, co? Tutaj. Mówisz o siewniku, tak? No, właśnie się zastanawiam, czy tego kuna kupić 4-metrowego, czy lepiej kupić tego Amazona i wtedy kiedyś wymienić. Nie, no Amazonkę dawaj. A, no to Amazonkę, dobrze. Dokupię sobie jeszcze obciążnik. O, jak? Się przejadę klasem chociaż chwilę. O, że się obciążnik dowalił. O, sarna! Chodź tu! Ile ich tu jest? Dawaj tu, chodź! A u mnie tam nie ma saren, jak coś. Chłopie, u mnie było z 10 jak nic. Daj się przejechać klasem. Później sobie... Czemu? A, to mama zamówiłeś. Daj klasę. Ty będziesz kosił! Daj klasa! Ale fajny zestaw, już widzę miniaturkę jaką się z nią capnę. Z tym klasem. Ale to później. A jest tu takie coś w tych opcjach jak prostowanie kierownicy? W sensie da się to wyłączyć? No, da się. Ale to będzie w tym zębatce czy w tym ciągniku? Zębatce. Tak, zębatce. Nie. Sterowanie, formatowanie kamery. Dobra, mam 70%. A tu jest prosto. Dobra, mam. Znalazłem. No ja mam na 50%. A ja mam na 100 sobie ustawię. Bo ja lubię, jak mi się te koła prostują jednak, wiesz? Czekaj, gdzie tu? Aha! Na sieczkę walimy, nie? Co? Na sieczkę. No chyba, no na razie pieniędzy nie mamy na test. Chociaż chcę się. Ale kozo, uwielbiam te tekstury tej sieczki, to jest coś pięknego. Jak to wali? Mamy 70 tysięcy. A mamy... A, my musimy jeszcze ten przecież kupić, dobra. Musimy wapniarkę kupić przecież. Pewnie bradala, bo nic innego nie ma. Ty, ja chyba będę musiał wyjść. Nie wiem czemu ta gra jest taka rozmazana u mnie. Bynajmniej 19 też była taka rozjechana. Właśnie nie wiem dlaczego to jest tak. Albo ja coś mam w ustawieniach lepiej ustawiane, albo nie wiem. Tu za słabą stanę, żeby ci poprzeć śniaka nie wsuć. A ja będę i tak w tą stronę chyba kosił. No w tam, bo w tą stronę jest dłuższe. Dlatego mówię, że tam będziesz na poprzeć. No no to może sobie tam tym... Masajem już uprawiać tam to pole. No, tylko ci otworzę planteki. Jedziemy.
No co, w kolejnym odcinku chyba oprawa i się będziemy robić jakieś wapna. Czas na 5 zostawić? No dobra, niech leci na 5. Nie no, ja chyba serio muszę na chwilę wyjść. No bo dobra, będę dzisiaj grał bez kierownicy najpierw. No dobra, dasz radę, przez Zara i tak kończymy, znaczy no Zara, no za 20 minut odcinek. To wytrzymasz chyba. Na klawiaturze. Dasz radę. To jest ten... A, bo ja odciążę to. Ale ten header jest mega dokładny z tego co widzę. Co? Ten header jest mega dokładny. No, mega. Ja już grałem z FPS-ami, więc... Ole lag! Ole lag, bo do kabiny wsiadałem. Ole laga miałem. No, ja też miałem laga. Nie, ja muszę sobie te ustawienia po odcinku zmienić, bo ja mam na bardzo wysokie. Ja muszę sobie myślałem, chociaż na wysokie zmienić. Ja myślałem, że to mój teamowy i tak lepiej. Ale miałem laga, ty. Ja sobie te ustawienia po odcinku muszę zmienić. W sensie zmniejszyć. Ja też miałem laga. Na bardzo wysokich to między odcinkami sam mogę grać, ale nie na odcinkach. Na odcinkach to wysokie będą, jak będą wysokie to będzie luks. Fajny ten Deutschwar, podoba mi się on na początek. 6-metrowy header, fajnie to idzie. Mi się bardzo ten New Holland CX chyba podoba. CH. Chyba ten... CH, no tak, no to się go później kupi. Kiedyś. Jakby ktoś nie pamiętał Kuby, to graliśmy po prostu na Kolonii, jako polski zban. To może tak no. Ktoś będzie pamiętał bardziej. Ale szybko ten kultywator zginął. On już jest cały ten. Brązowy. No za dużo, tutaj pszenicy tutaj nie będzie. Tak? Pszenica? Pszenica. A jak pola wyglądają? Wymaga wapna. No właśnie, trzeba będzie wapnować te pola. Ty, ale te co teraz uprawiam, to chyba nie jest do wapnowania, nie? Nie wiem, wyskocz to zobaczysz. Dobra, czekaj, włączam ten pomart. Jeszcze maszynę do kamieni trzeba będzie kupić. O kurde. Skład gleby, zapuszczę. Tą gospę trzeba, będzie kiedyś problem, przebudować. Problem, moje pole, co teraz uprawiam, też trzeba. No wiem, i to pewnie obok też trzeba będzie. Może tutaj dobrze sprzedaliśmy od razu tego Steyera, bo on taki brzydki był. No, Steyer jest brzydki, mi się nie podoba. Najlepszy to jest John Deere, moje zdanie. I ten Masa jest też spoko. Ten Masa jest kozak. No, choć nigdy nie... Co? Nie, nie wiem. Choć nigdy nie lubiłem John Deere, ten John Deere mi się bardzo podoba. Jakie rządy? Można... Oni teraz napierdzielają tymi samochodami tak, że to jest szok. No teraz ładnie capnują. No. Teraz to już nie będzie tak, no, teraz to już nie będzie tak, że ciągle będzie wyprzedzał samochód. No że. O! Ten jak tam capluje po prawej. Ten tam 8 dych ma jak nic. No to dobrze, 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 bo mi to zawsze ten. Mnie to irytowało w tym farmingu, że ja zawsze jechałem szybciej niż chłopy. Mnie też to irytowało zawsze. Z tego co zauważyłem na tym sezonie jest uproszczony, bo nie ma pół do zmianu, jak w 19. Tak więc fajnie. No, a ja nigdy nie rozumiałem pół do zmianu. A to nawet Bolusie mówili o tym, że nie ma pół do zmianu. A, no i gram na sezonie, gramy na jednodniowym na razie, bo no, bo nie ma sensu zwiększać na razie.
Na razie to mamy za mało pól na to. Trzy duże pola. W sumie na tej mapie są duże pola jak na start. No, mówię ci, to jest... A w kolejnym odcinku chyba wapniarkę kupimy, co? No. I będziemy siać powoli. No, a ten odcinek będzie dzisiaj o 18. Myślę, że tak. Kurde, nie zdążę na jutro odcinka nagrać. Bo jutro będę dopiero o 15 coś w domu. 15.50 prawie. O pierdolę, już ten. Ja też będę jakoś tak po 15, nie wiem. Albo 14. Teraz to cały czas 15.14. Ale w czwartek będę o 14, także będzie może krać. W czwartek to chyba co? No, w czwartek to chyba będę ten. Będę też miał jakoś na ten. Chyba, że zrobimy taki myk, aby się ta mapa nie nudziła i po prostu będziemy grać na innej. W sensie, widzisz, rozumiesz? Nie. A, to ci później powiem. Że codziennie będzie odcinek z innej serii. O, no to jest dobre, nie? Że na przykład robimy takie od zera takie same, tylko że na tej drugiej mapie. No a druga mapa to będzie Elengrad, jak coś. A fajnie, bo tam od Siana Kosów się zaczyna, bo byłem przed chwilą zobaczyć, bo mieliśmy tam ogólnie zacząć grać, ale jednak tak wyszło, że przyszliśmy tutaj. Jeszcze M-Krik jeszcze został do grania, także no, trzy fajne serie no. Będą, tak mi się wydaje. Jeszcze potem dojdzie na moda, kurde. No, a to kiedyś. Bo na razie nie planuję, na razie chcę zwykłą mapę jechać. Ten Deutsch Farm ma chyba 8 ton. No to duży jak na początek. Ogólnie duży w tym farmingu jest kombajn na start. Przed 19 no. Miałeś małego New Hollanda. Starego. Ale ogólnie traktor tam chyba jeden miał 190 koni. A to nie na tej mapie jak coś. No, ale ogólnie. A tam są jeszcze mniejsze pola, nie? No wiem, na M-Kriku. Nie wiem, czy to nie był John. John Deere tam był, ta lokomotywa, ten taki długi. Ona miała 190 koni? No. Ty, on ma więcej, on ma 8,5 tony chyba nawet. Bo ja mam 8 tona, a mam 96%. Tak więc 10 ton z tego pola da. Jak na start, to nie jest chyba aż tak tragicznie. No nie. Jak będzie kasa, to trzeba będzie gospę przebudować. Bo ta gospa jakoś tak średnio mi się podoba. Bo co to są? Jedna wiata? A to jest tryk czy co to jest? Nie wiem co to jest nawet. Tak naprawdę co na tej mapie jest tylko jedna ta. Co? Jedna wiata na maszyny. No. Chłopie, jak na tej mapie, no pierwszej, to w ogóle jest tylko jedna wiata. Znaczy w ogóle nie ma wiatr. Kurde, ale fajnie. O, sorry za laga. No, właśnie miałem laga. Ale kozak ten klas jest wykonany. Nawet trochę ładniej niż ten, niż 19. Chociaż tak mi się wydaje tylko może. Dobra, ja wyjdę z tej kabiny, bo jednak mnie laguje. Oj, pedałuj. Ale widzę, że będę musiał zjechać z inni, bo komp mnie kurko nie wyrabia. FPS-y mi spadają. Ale jak będę miał wysoką, to już będzie dobrze, bo mam bardzo wysoką ustawioną. Myślałem, że pójdzie, ale jednak... Ty wiesz, ile ja mam pingu? Nie. 40. Co? Jak na T-Mobile'a to jest bardzo dużo. No. Kurde, a tu jest, da się chodzi. A ja nie mam konsoli włączoną. No nie, zapomnę. Nie. A czy jest, ja tylko sobie w plikach zapomniałem zmienić. Po prostu na szybko chciałem wejść już do farminga i... Żeby nagrać ten odcinek szybko. No ja też bym musiał sobie
No bo ja chciałem sobie tutaj fotkę zrobić teraz na miniaturkę, a nie mogę. A o, i pytanie, o. Zapis, jak coś? No właśnie. Ustawienia. A nie, dobra, to nie. O, widzę. Gramy na chwasty i kamienie, tak? Co? Gramy na chwasty czy nie? Możemy zagrać. W sumie na początku można zagrać, bo później i tak pewnie będzie tyle pól, że nie będzie nam się chciało tego robić. Jak ci wygląda ten zestaw i klasa? No, kozacko, mi się podoba już. To będzie chyba najlepszy zestaw na tej serii. Oby jak najdłużej został. Fajnie patrzy. Wiesz, co bym się kiedyś widział? Kupić tego Newfoundlanda, dokupić. I żeby na dwa kosić. Kombajny, kiedyś. Nie mówię, że teraz, no bo teraz nie ma pula, ale... Aha. Ale taki klas i... Eczka? Jaki klas? New Holland i Deutsche Warte, coś fajnego by było. No. Wiesz, ile mamy minut może? Nie. A ja ci powiem. Całe 16. No. Ty, to ja może do końca odcinka uprawię. Może. Dobra, wiesz co? Ja dojadę do końca i się zmienimy trochę. Dam ci trochę pokosić. Też wiem, że już kosiłeś, ale... No. Ale chcę sobie trochę poprawić tym... Masajem. Okej, okay, spoko. To ja dojadę do końca i w sumie możemy się zamienić. No to jest dobra, dojadę do końca, to akurat. O, widzę cię nawet. Tylko dalej nie wiem, czemu mam taką rozjechaną grafikę, to pewnie Michael mi powie, ale... Się ma tak strasznie rozmazane, to nie wiem dlaczego. Ja nie mam. O, dzięki. 70 tysięcy jeszcze na koncie mamy. Ale kamieniów będzie do zbierania. No. Będzie, będzie. Kurde. Dobra, tego Żyda to później poprawię. Ale żon już ma 0,2 godziny ten masy? No, ale wiesz, to pole już takie małe nie jest. Mówię, że tutaj są duże pola na staw na tej mapie. No. Teraz pytanie, co będziemy siać? Nie wiem. Myślę, że największe pole można... Rzepakiem, dobrze. Myślę, że rzepak będzie na... Co to jest za numer? To jest 47, czy mi się zdaje? 41, bo jest największy. No, 41, zdecydowanie. To tam rzepak? Tam, gdzie się jesz, mówię, pszenica, jęczmień, albo sorgo. Nie, jak to się nazywa? No. Nie wiem, czy sorgo. No sorgo? Może sorgo. Zobaczymy. Soja to na wiosnę, to co by trzeba było czekać? A rzepak to by było można od razu siać. No. Trzeba będzie jeszcze posiewik skoczyć na sklep. To ja mogę klasikiem. To się później ogarnę. No i wapno trzeba będzie kupić na te wszystkie trzy pola. Kurde, właśnie nie wiem, co z tą maszyną do kamieni, czy ją pierwszy pożyczyć, czy... Bo nie będzie mi chyba stać na takie rzeczy. Kurna, nie złapię na jeden przejazd. Zapomniałem, że tu się nie da oszukać teraz. No nie, 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 to to. A było na szczęście. No i dobra, tak, i elegancko. Ja mam ostatni przejazd, koniec. No to się garniesz najwyżej po ten posiewnik. No.
pszenicę sprzedajemy, czy to silosa palimy? Gdzie to są ceny? Bo nie ogarniam. W sensie może je ogarniam, ale... To jest... A, dobra, mam, mam. Takie trzy kreski i tam patrzysz sobie. Ty się... O, o! A nie, to zakupy, dobra, a nie sprzedaż. A czemu nie pokazujesz sprzedaży? A to... Czekaj, jak to jest? Jak to jest zrobione w tym farmingu? Że jak jest zakup, to jest jako sprzedaż, czy nie? Nie wiem, ale ten... W tym to słysza i zobaczymy wtedy. Bo chcę sprawdzić jedną rzecz. Dobra. Czy że po 1600 no, mogę pszenicę kupić, czy mogę ją sprzedać za tyle? Bo tam trzy zakupy. Tam... Sprzedać. No ale w nie ma... Tych trzech kreskach. I tam wchodzisz, wybierasz sobie na przykład rzepak i masz... No ale tam jest zakup. Tam nie ma ze sprzedaży. Nie, to są ceny, to są ceny. To są ceny. To jest źle zrobione, ale to są ceny. To jest na pewno cena? Co? To jest na pewno cena? Sprzedaży, no. A nie kupno? No. Ale pisze, że kupno. Chyba. Mi się zdaje, że zakup, czyli w worku. Pszenicy. Ale mamy na przyczepie... No, pszenica jest do 1500 zakupienia. Ty, to jest dobra cena na sprzedaż. Właśnie się zastanawiam, czy to jest cena sprzedażowa, czy jest cena kupna pszenicy? Sprzedażowa. To nie wiem, co robimy? A ile tam jest? 10 ton? 13 ton. No to może się garnąć na te Marisony i zobaczymy, czy dostaniemy te 1600, po 1600. Właśnie to jest ten, to jest pociąg, czy to nie jest pociąg? Oznacz. A, to jest pociąg, to jest pociąg. Tak, to jest pociąg. No to będzie musisz jechać, czy nie? No, ale, ale my musimy wynająć pociąg. No to ja wiem, no to się zapłaci mu ten 1000. Dobra, tylko pytanie teraz... Jopin, kurde, gdzie to jest? Czekaj, ja muszę sobie odnosić. Tutaj, prawo. Tutaj. I tutaj, prawo. No dobra, wiem gdzie jest. Dobra, to jadź. Już się rozszczepił. Dobra, po odcinku sobie go szczepię. Chodź. Co? Na obiad. To już je obiad. No dobra, zaraz przyjdę. Nieelegancko. Zaraz będziemy szli. Upadek na Krajowej 8. Wjechałem prosto pod auto. Okej. Okay. No, wykras już się rozbił. Nie ma, żyje jeszcze. Teraz pytanie, gdzie jechać? Tutaj... W lewo... Ja tu dojadę? Powiedziałeś... Trochę se naokoło pojechał, ale okej. Okay. Nie no, dojadę. Ty, no, faktycznie, trochę tak. Bo mogę się teraz z gospy w lewo skręcić, byś był trzy razy życie, ale okej. Czekaj, czekaj, czekaj. Ej, no by... O, ale ma trochę. Dobra, tu w prawo. A, tu nie ma drogi, tu są góry. Tylko wiesz, że na Marisona nie dojedziesz? Musisz jechać na dół? Musisz jechać na Silos? Nie, no. No jadę, no zobacz. A ty do góry jedziesz, a nie na dół. Chyba, że tam jest jakiś silos jeszcze. A jest jakiś. To chyba trzeba tam na silos dowieść i wtedy... No tak, dobra, bo nie wiedziałem, że ten silos tam jest, tak? A gdzie? Nie wiedziałem w ogóle, że tam można dojechać. Miałem myślę, że tylko ten na dole jest silos.
Ile tu kamieni leży, ty? O kurna, klas to tak średnio daje radę. Nie. No ciężko by miało. No dobra, dobra. Dobra, jedziemy. Pozioło. Mówisz, że gdzieś tutaj jest silos? No gdzieś koło ciebie, tam był. Przed tobą. No to ty, był. To jest to? Czeka, no zobacz to na mapie. Co to jest? To przede mną. To jest cosiek. I to jest silos kolejowo-północny. Silos kolejowo wyciąg, wynajmij pociąg. Stacja wapna. Ej, tutaj? O kurna, gdzie ja się wąbałem? Nie wiem, ty jesteś kierowcą, ty musisz wiedzieć. Dobra, najwyżej sprzedam trochę. Tylko trochę. No i dobra, ostatni przejazd i finał i kończymy. Tak, to jest silos, dobra, bo nie daje nam pieniędzy. Dobra, wynajmuję pociąg, może się tu pojawi. Ty, jeszcze nikt tego nie robił na YouTube, jesteś pierwszy. Thanos na live robił, także ja tam widziałem jak coś. Aha, ja nie mogę się pewnąć do tego pociągu. No nie, on ja musi przyjechać, musisz czekać. A, dobra, jest już blisko. A ja muszę zapierdzielać, ja myślę, że muszę zapierdzielać po tym pociągu. Nie, w tym farmingu jest tak, że chłopci przyjedzie i dopiero możesz wziąć. To nie jest 19 jak coś. Niech pan nie potrąci. Może pan nie potrąci. Dobra, będę biegł w jego stronę. Ale to i tak ci nic nie da, bo nie wsiądziesz do niego, on dopiero jak się zatrzyma. A on tam już jest, dobra, widzę go. O, widzę, ole, pędzi. Ja się lepiej odsunę. Ty, co się stanie, gdy mnie potrąci? Dobra, ja się przejadę tym pociągiem. Nie, 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 to pani pójdzie. A, zarałowo pociąg. Nie, las też? Jak tu dziwnie jeździ. Ty, ale nasyp sobie pierdzą pszenicę może, co? Czekaj, Z, otwórz pokrywę. N, o, pszenica, 13 ton. No i elegancko. Będzie pierwsza klasa. Już się nazywał tak szybko? No, no to 13 ton, chłopie, jest. No to zaraz będzie kasiora. No dobra. Jak chcesz, możesz się przejechać w tym pociągu. Nie, teraz już jedź. Jak już jedziesz, to już jedź. Pociąg wyruszy teraz i powróci z drugiej strony mapy. Chcesz, aby sprzedano załadowanie do pociągu? Tak. O, 21600. O, czyli jednak 1600 cena jest. 92 tysiące. Dobra, kończymy. Na razie. Dzięki wam za odcinek. Widzimy się w kolejnym. Maura.